Witamy wszystkich, ja nazywam się Konrad Hillebrand Jestem Skowron, witam. i jesteśmy na Polycrafcie, czyli oficjalnym serwerze Minecrafta, serwisu poligamia.pl. Co dzisiaj w programie? Teraz jesteśmy na nowym spawnie. Tutaj wszyscy nowi gracze przychodzą na świat. Rodzą się w bólach. Bo dla osób, które nie wchodziły na serwer, a które są ciekawe, co się dzieje, poza tym, że płoną tu ludzie, to... gdzie jesteś? Przedeś. Więc za każdym razem, gdy tutaj... gdy się zaspawnujemy, możemy wybrać, albo możemy pójść na starą mapę, albo na nową mapę. Nowej mapy jeszcze nie będziemy pokazywać, gdyż jest ona w przygotowaniu. Przygotowują ją Exec i Alucard głównie. To może teraz pokażemy, co tam jest na... co się zmieniło na starej mapie. Dobra, już idę do ciebie, bo poszedłem do portalu ukrytego w wodospadzie i była tam jaskinia pełna klejnotów. Tutaj też już mamy własny regulamin. Nie jestem w stanie doczytać tabliczek znajdujących się na samej górze, ale dlatego, że mam słaby wzrok. Pewnie. No dobrze, to wyruszamy na starą mapę. Czy te latarnie same się otwierają? Nie. No dobra, przechodzę przez porto. Zzzum. No okej, okay, no okej. Okay. Stara dobra sfera. Dawno mnie tutaj nie było, jups. I jest tu wielki zielony creeper. Jeszcze nie wybuchł. Jeszcze nie wybuchł, ale jest wielki zielony. Jest też stara, dobra, pierwsza wieża poligami. O, tutaj jakaś nowa rzecz się pojawiła. Nawet tego nie widziałem. Pomnik ku czci Duke Nukema. Więc tak, zmienił się most wybudowany przez Greta Pasję. Tak, teraz jest wodnym mostem. Mamy nadzieję, że noc... O nie, to on, Mario! Bardzo ładny Mario. Wybudował go chyba, jak się nie mylę, depuchacz. Brawo. It's him, Mario! Widzę, że tutaj wszyscy cały czas za nami chodzą. Tak dobrze, że... Aha. Odganiają muchy. Okay. Więc tam w oddali widać Saturn. Miał być to sklep, ale w końcu przerodził się w taki malutki... Ale w sensie Saturn jak ta sieć sklepów elektro... narzędziowych Saturn? Nie, w sensie tam miał być sklep, ale w końcu wyszło bardzo fajnie i zrobiliśmy z tego taką... Kosmos. Kosmos po prostu. O, tam widzę kolejną tablicę. Malaki Xin. To już pokazywaliśmy w poprzednich odcinkach, znaczy poprzednim. I ile osób jest aktualnie na serwerze? W sensie, ile osób zbudowało różne budowle? To trudno zliczyć? Trudno powiedzieć, ale kiedyś na samym początku, w pierwszy tydzień mieliśmy 250 unikatowych wejść, czyli 250 zupełnie nowych osób weszło. A, tu jest wielki patapon. Co tutaj jeszcze dalej mamy? Czekaj, bo nie mogę skoczyć na płotek. Znaczy na płotki nie można wskoczyć. Aha, no ty skoczyłeś. Znaczy, bo ja wskoczyłem z... Oj, teraz spadłem i teraz też nie mogę skoczyć, bo tam wskoczyłem z tego jakiegoś płotka czy innego. Dobra, przeskoczyłem. Ups. To może pokażemy teraz bardzo fajne budowle Alucarda. Noszę. O, tam już widać w oddali jedną. Puchacz. Exec mnie bije. Exec nie bij.
To jest tak zwana pagoda, czyli w sumie sam nie wiem, bo nie znam się na tych japońskich Tak, to jest jak sprawach. najbardziej pagoda. I jest bardzo ładna, aż to nie przeskoczę. Ups. O, widzę cię. A. Oj, tutaj mi się sympatycznie nie doczytało. Się wszystko doczytało i jest naprawdę oszałamiające. Zarówno jedna, jak i druga. I też piramida, która wyrosła na poligonicznym centrum kryzysowym. A także to szklane, dziwne coś, które jest nie wiem czym, ale jest bardzo ładne. Tutaj jakiś taki grill, okej, okej. To też mi się tutaj nie doczytało. To wszystko jest wina tego, że mam odpalonego frapsa. A on spowalnia komputer na maksa. Tam widzę jakiś zamek. A, jest statek piratki. O, pioruny. Pioruny równo dookoła pagody. Naprawdę dramatycznie. Kurczę, Minecraft mi się zaciął. Okej, więc mamy pagody i mamy też nadmiar śniegu, bo powstał gigantyczny bałwan. To może pokażę go tam z bliska. Wejdę na bałwana. O, tam w środku coś jest. O, tu będzie ładny widok. O, no, jeszcze trzeba koniecznie uchwycić grzybkowy domek w kopule. Bardzo ładna budowa. To tu jest tyle pięknych i fantastycznych konstrukcji, że trochę nawet nie wiem od czego zacząć, jednak tylko chodził i wow, ale fajne, a to o, jakie fajne, a to jakie fajne. To naprawdę, jakby to chcieliście, wszystko, jakbyśmy chcieli to wszystko pokazać, to by była filmik dwugodzinny chyba, dlatego wejdźcie Owszem. Sami i zobaczcie. Zdecydowanie wejdźcie sami i zobaczcie i ewentualnie poprosimy Jerzego Hoffmana, aby nagrał film wersji 3D Poligraf. Borys Szyc, Natasza Urbańska, miłość, nienawiść, namiętność, creepery. Która jest twoja ulubiona budowlą? Może chyba ten wybuchający creeper. Znaczy nie wybuchający, tylko creeper. Podejrzewam, że on... Czy ktoś skontrolował, czy przypadkiem nie jest wypełniony dynamitem w środku może? Znaczy nie, bo ja go częściowo wybudowałem, bo on wcześniej był, tylko że był zbudowany z kobla i brzydki był i wyglądał jak Hitler. Kamienny creeper. No. Więc trzeba było go poprawić. No, tak. No i może też wieża poligami, bo też ją trochę tam budowałem. No, stara dobra wieża poligami, aż się do niej przeteleportuję. Tutaj w domku piesia jest bardzo, bardzo dziwna rzecz. Tutaj leży sobie strzała, ona tu leży ponad miesiąc chyba. Więc to jest taki dziwny punkt. Przyjdźcie i zobaczcie. Generalnie się zabiłem. Jak sobie przypomnę, ile różnych szalonych rzeczy robiliśmy podczas tworzenia tej wieży poligami. Jacy byliśmy dumni, wow, ale zbudowaliśmy wieżę poligami, która jest generalnie w porównaniu z innymi pracami, jakie znajdują się na serwerze, jest po prostu smutnym, szarym klockiem. Ale chociaż logo ładnie wyszło. Owszem, przynajmniej logo ładnie wyszło. Ale widzę, że tablica Battlefielda 3 high-techa jest coraz grubsza i coraz większe rzeczy. No cóż, więc żeby nie przyciągać, bo po prostu zamiast nagrywać dłuższe filmiki, postaramy się częściej produkować takie krótsze, żeby mnie wszystkich nie zanudzać. Więc wszystkie te budowle są dostępne na jednej z dwóch map serwera Poligami na Polikrafcie. To możecie tutaj wejść, możecie się bawić i nie zapominajcie, że wszystko to dzięki waszym pomocnym, przystępnym, sympatycznym adminom, czyli Łukaszowi Skowronowi, Egzekowi, Rabusowi, Maćkowi Śmietance i całej rzeszy innych osób, które ciężko pracują, żeby to pięknie wyglądało, a także samych konstruktorów, których wyobraźnia sprawia, że właśnie czytam słowo fuck na dachu. Okej, okej.
Na jakim dachu? No jest tu taki dach, na którym jest napisane fuck. Okej. No dobrze, to chyba co? Chyba pokazaliśmy większość. Owszem. Budowli w następnym odcinku pokażemy wam już zupełnie nową mapę, która wygląda fantastycznie po prostu. Już tak, teraz wygląda, a w następnym tygodniu, gdy wyjdzie 1.8, powinno już tam wszystko działać. Tak też, do następnego odcinka i jeszcze raz serdecznie zapraszamy na serwer. Do zobaczenia, cześć. Mówisz nowa mapa, to ja się przenoszę na nową mapę, muszę zobaczyć co tam jest. Spawn. Tak, jestem. Dun, 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 dun.